Bohater drugiego planu. Podatek. Chociaż wszyscy uważacie, że z podatków nic nie macie, my wam dzisiaj pokażemy, jak to wszyscy z nich żyjemy. Oto Polska. Mega pusta. Na kilometr czuć oszusta, bo podatki tu płacimy, dobro Polakom czynimy. Podatkowa wspólna kasa ten nasz kraj pięknie okrasza. Najważniejsze, tak wam powiem, dla podatków jest dziś zdrowie. I w przychodniach, i szpitalach pomoc uzyskamy zaraz. Podatki tu lokujemy i bezpiecznie się czujemy. Ale nasza wspólna kasa jest też hojna dla bobasa. Podatkowa taka rola, bo otwierać żłobki i przedszkola. To początek edukacji, ale później też jest w akcji. Szkoły i uczelnie wyższe podatkowi są najbliższe. Wykształcone społeczeństwo to dla wszystkich bezpieczeństwo. Kultura to ważna sprawa. Podatek o tym rozprawia. Kina, teatry, muzea. W tym kraju sprawnie otwiera. Podsumujmy. Służbę zdrowia, edukację i kulturę podatek nam refunduje. To podatkowe działanie ułatwia funkcjonowanie. O transporcie musimy powiedzieć. Przecież nie lubimy siedzieć. Drogi, wiadukty i mosty. Na nie ma też środek prosty. Autostrady, lotniska i tory na tej mapie tworzą wzory. Szybka kolej, samoloty to nasze polskie klejnoty. A to mała ma ojczyzna. Przecież to jest sądeczyzna. Podatki odprowadzamy, benefity z tego mamy. Tu Państwowa Służba Zdrowia dawno jest dla nas gotowa. Szkół i placy zabaw w gminie tyle mamy, że bez problemu do nich docieramy. Biblioteki, kino i muzea to lokalne są trofea. Równe drogi, oświetlone, dla nas są niezastąpione. Wszędzie sobie docieramy i widoki pożeramy. Na Ślimaka, Bobrowisko, wszędzie mamy tutaj blisko, a to tylko część atrakcji, cały czas jesteśmy w akcji. Gdy wszyscy podatki zapłacimy, inwestycje sprawnie dokończymy. Piękny taras widokowy może być szybciej gotowy. Płaćmy wszyscy bez wyjątku. Nie uszczupli to majątku. Wręcz przeciwnie, korzystamy. Dziury w drogach połatamy i chodniki wyrównamy. Na pamtraka i lunapark wciąż czekamy. I dlatego wszystkich podatkowiczów mocno ściskamy. Gdy podatku nie zapłacisz, choć pokażę ci, co stracisz. Piękne drogi, autostrady, teatry, kina, szkoły. Chyba nie będziesz wesoły, więc czy warto? Sam odpowiedz.